Witaj w module poświęconym technologiom napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Opowiem Ci dzisiaj o funkcjach diagnoskopów. Funkcje diagnoskopów. Jak już doskonale Ci wiadomo, diagnoskop, czyli inaczej tester diagnostyczny, to urządzenie umożliwiające m.in. obserwację przebiegów elektrycznych występujących wszędzie tam, gdzie nośnikiem informacji jest prąd elektryczny. Diagnoskopy dają nam informacje o kodach błędów usterek. Dzięki nim możliwe jest też określenie bez uprzedniego demontażu poprawne działanie układu. Wiele diagnoskopów ma wbudowane funkcje oscyloskopu, zatem wchodząc w odpowiednią funkcję, można sprawdzić parametry danego przebiegu napięcia. Kolejną z funkcji testera diagnostycznego jest możliwość aktywacji elementów wykonawczych. Polega to na wybraniu odpowiedniej funkcji w diagnoskopie, wskazaniu, jaki element chcemy aktywować oraz zaakceptowaniu wyboru. Nastąpi zatem aktywacja tego elementu, np. obrotomierza, a diagnoskop skieruje do jednostki sterującej sygnał, wywołując przez to jego pracę zgodnie z zadanym parametrem, np. wskazanie wartości 2000 obrotów na minutę. Jest to funkcja umożliwiająca kontrolę poprawności działania poszczególnych elementów czy podzespołów. Bardzo przydatną funkcją jest odczytywanie informacji dotyczącej parametrów, przy których wystąpiła usterka danego elementu. Jest to tak zwana zamrożona ramka, freeze frame. Analiza danych z zamrożonej ramki pozwala na dokładne ustalenie, w jakich okolicznościach błąd wystąpił. Kolejną funkcją, którą umożliwia tester diagnostyczny, to kasowanie informacji o konieczności serwisu pojazdu lub wymianie oleju, tak zwana inspekcja olejowa. Diagnoskop może to umożliwić bezpośrednio z zainstalowanego oprogramowania albo wyświetli informację, w jaki sposób wykonać taką usługę. Wiele diagnoskopów umożliwia również po wykonanej diagnostyce lub naprawie z ich użyciem wykonanie wydruków z informacjami o dokonywanych czynnościach lub zmierzonych parametrach. Po wykonanej naprawie z użyciem diagnoskopu obowiązkowo należy wyłączyć silnik, jeśli był włączony, wyłączyć diagnoskop i uporządkować miejsce pracy. Nie wolno zapominać o zabezpieczeniu złącza diagnostycznego poprzez nałożenie np. fabrycznej osłony lub zamknięcia skrzynki bezpieczników, jeśli ono się w niej znajdowało. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.